Klaudia, objawienie polskiego kajakarstwa, diament, przyszłość tej dziedziny. I jak się dochodzi do takiego sukcesu? Masz na swoim koncie Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy. Kiedy zaczęłaś trenować? Zaczęłam trenować w wieku 9 lat, 10. Dość długo już trenuję. Rozpoczęłam tą przygodę z kajakarstwem dzięki mojemu bratu, ponieważ on już trenował wcześniej. No i tak małymi kroczkami właśnie doszłam do tych wyników. Bardzo dużo dziewczyn zazwyczaj zabiera się za łyżwiarstwo, za sporty takie, które kojarzymy jako kobiece. Dlaczego pokusiłaś się akurat o kajakarstwo górskie na dodatek? Właśnie przez brata, ponieważ on trenował. Na początku to tak sobie po prostu próbowałam właśnie korzystać z tej wody, z tego kajaka, bawić się tym. No i się spodobało. Później trener Bogdan Okręglak, który jest moim trenerem klubowym, stworzył grupę takich właśnie młodych kajakarzy. Dołączyłam do tej grupy i właśnie tak się zaczęła moja przygoda i ta grupa właśnie istnieje do teraz. Także właśnie tak się zaczęło. Klaudia, kończysz 18 lat w grudniu. Jak się łączy tak wyczerpującą pracę z nauką i z życiem nastolatki? Jakoś trzeba to łączyć. Jest dużo wyjazdów niestety z kajakarstwa górskiego. Dużo rzeczy omija kajakarzy, kajakarki. Ale to można się do tego przyzwyczaić. Na tych wyjazdach też dużo poznajemy innych osób, dużo rówieśników, dużo zwiedzamy. Normalny człowiek, który nie trenuje kajakarstwa albo innego sportu, nie może sobie pozwolić na przykład na tyle podróży, co my. No to myślę, że są plusy i minusy tego. A jak wygląda twój dzień? Ile czasu poświęcasz na naukę? Ile na życie prywatne? A ile czasu na treningi? Chodzę do szkoły rano. Rano wstaję, idę do szkoły. A co to za szkoła? Chodzę do ekonoma w Nowym Sączu. Rano wstaję, idę do szkoły. Później chwilkę, żeby coś zjeść, od razu lecę na trening. Trening trwa 2 godziny. No tak do 2,5 może to tak zależy po prostu od treningu. I później do domu, no i nauka, spanie i tak cały dzień przemija. Po jakim czasie przyszedł pierwszy sukces? Myślę, że jak wstąpiłam do tej starszej grupy, czyli z młodzika do juniora, wtedy dostałam się do kadry Polski. Który to był rok? To był 2012 bodajże rok. No i wtedy wystąpiłam w pierwszych mistrzostwach świata i to też był udany start, bo zajęłam 5. miejsce. Już jako pierwszy rocznik juniora, więc to był też duży już wynik. A swoją przyszłość planujesz ze sportem, czy raczej z tym kierunkiem, który się uczysz teraz w szkole, czyli ekonomię? Myślę, że ze sportem na razie, bo wychodzi mi to, co robię, lubię to, nie nudzi mi się. Kajakarstwo to jest bardzo ciekawy sport i myślę, że chcę to kontynuować, ale to też ciężko przewidzieć. Może się zdarzy jakaś kontuzja, a wtedy to będę musiała szukać jakiejś innej drogi, ale jak najbardziej wiąże z kajakami przyszłość. Na razie odchodzi wizja z sądeckiej Wenecji, która miała być takim miejscem dla Was do treningów. Gdzie teraz trenujecie? Teraz trenujemy też właśnie tutaj w Sączu, ale no, widać, że te warunki nie są dobre. Nie mamy toru, tak jak inni kajakarze na całym świecie. No a ten sport jest taki specyficzny, że potrzeba techniki, siły, a my tylko trenujemy tą siłę niestety tutaj, ponieważ mamy tylko do dyspozycji płaską wodę, bez żadnych prądów, bez żadnego spadku, więc to dla kajakarza górskiego może wystarczyć dla takiego młodego, który się dopiero uczy, ale nas, niestety my, co już jesteśmy na trochę zaawansowanym poziomie, to nie wystarcza. Trochę? Powiedz mi, Klaudia, jeszcze jedną rzecz, bo wszystkich na pewno ciekawi. Co oprócz kajakarstwa zajmuje drugie miejsce w swoim życiu? Rodzina, szkoła.